Dzień dobry! W roku 2005 na stacji Nickelodeon ukazał się serial Avatar, ostatni władca wiatru, zwany też legendą Aanga. Animacja cieszyła się olbrzymią popularnością, zyskując rzeszę fanów na całym świecie, jak i również w Polsce. Swoją drogą jednym z twórców ze znaczącym wpływem na pierwszy sezon był Dave Filoni, ten sam, który wkrótce potem został zrekrutowany przez George'a Lucasa do prac nad innym ukochanym przez fanów serialem Wojnami Klonów. Samemu Avatara nie oglądałem za dzieciaka, ale zewsząd słysząc tylko dobre opinie, obejrzałem go jakieś 2 lata temu. Więc jakbyście się zastanawiali nad tym, jak wygląda stary chłop, co ogląda bajki, to oto ja. A w samym serialu się po prostu zakochałem. Bardzo polubiłem te postacie, szczególnie Aanga, którego świetnie przedstawiono jako osobę, która była dzieckiem i zachowywała się jak dziecko, a jednocześnie była na swój sposób dorosła i tak też się zachowywała. No i Zuko, który przeszedł cholernie długą i ciężką drogę od antagonisty do momentu, gdzie mógł odkupić swoje winy i przewaluować wszystkie wartości. A i Sokka, który na każdym kroku udowadniał, że nie trzeba posiadać umiejętności magicznych, by stać na równi z magami. I wujek Iroh za... no tak. To kolejny serial, gdzie liczyły się głównie postaci i ich droga. Chociaż domyślę był on skierowany do młodszych, to był też na tyle dobrze i dojrzale napisany, że starsi mogli spokojnie do niego przysiąść, a młodsi po latach wrócić i bez cienia żenady obejrzeć jeszcze raz. Do tego fantastyczne i naprawdę rozbudowane lore przedstawionego świata zachwycało i animacja łącząca styl amerykańskiej kreskówki z japońskim anime dawała olbrzymi powiew świeżości. Tak jak choreografia inspirowana chińskimi stylami walki. Kończąc jeden serial, nie mogłem powstrzymać swojego apetytu i zaraz potem zabrałem się za sequel, czyli Legendę Korry. Historię, która uderza w trochę inne tony, ale pokazującą, że w świecie Avatara jest miejsce na wiele nowych i ciekawych pomysłów. Rozwinięcie świata technologicznie, ubogacenie go o elementy steampunkowe, czy przedstawienie całkiem nowych antagonistów z bardzo głęboką motywacją, dorzucając do tego ponownie fajnych protagonistów, sprawiło, że nie mogę doczekać się kolejnej animowanej historii z tego świata. Ale wróćmy do rzeczywistości, czyli do Netflixa, który kilka lat temu zapowiedział aktorską adaptację Avatara, ostatniego władcy wiatru. Ruch dość odważny, jeśli weźmiemy pod uwagę odbiór aktorskiego filmu z 2010 roku w reżyserii M. Night Shyamalana. Nie będę o nim mówił już nic więcej, bo sam tego filmu za dobrze nie pamiętam. Decyzje castingowe ludzie raczej odbierali pozytywnie, podobnie jak materiały promocyjne czy trailer. Ostatecznie serial ukazał się 22 lutego 2024 roku, składając się z 8 odcinków. Na chwilę obecną potwierdzono 2. i 3. sezon. Pytanie jest zatem takie, czy dla osoby, która zna materiał źródłowy, produkt finalnie okaże się interesujący? Odpowiedź na to pytanie poznacie za chwilę po krótkim wprowadzeniu do fabuły, a następnie fragmencie zwiastuna. Po masakrze nomadów powietrza dokonanej przez naród ognia, młody Aang zostaje uwięziony w lodowcu, gdzie zapada w 100-letnią hibernację. Zostaje odnaleziony przez 2 młodych mieszkańców południowego plemienia wody, Sokkę i Katarę, którzy budzą Aanga. Nie wiedzą, że chłopak jest awatarem, osobą zdolną do posługiwania się wszystkimi 4 żywiołami: wodą, ziemią, ogniem i powietrzem. Jednocześnie wybrańcem, którego celem jest ponowne wprowadzenie równowagi, powstrzymując naród ognia przed dalszą ekspansją. Wraz z Sokką i Katarą wyrusza w podróż po świecie w celu zapanowania nad swoimi mocami. Avatar jest jednym z tych przypadków, gdzie jeśli materiał źródłowy jest bardzo dobry, to jego adaptacja, która z nim za bardzo nie kombinuje, też wychodzi dobrze. I z jednej strony cieszę się, że serial można spokojnie uznać za udany, ale z drugiej strony ja nie jestem fanem przekładania czegoś 1 do 1. Adaptacja to nie tłumaczenie tekstu z tą różnicą, że zamiast na inny język wybieramy inne medium, a przeniesienie motywów, wątków czy postaci w taki sposób, że ciągle jest to solidny tytuł, a jednocześnie osoba zaznajomiona z materiałem w dalszym ciągu może znaleźć w nim coś odświeżającego. To też wywołuje we mnie spory dysonans.
Można ocenić Awatara, pomijając animowaną wersję, i wtedy wychodzi nam solidna produkcja. Ale czy nie powinno się też brać pod uwagę tego, że serial jest po prostu kopią? Kompletną? Nie. Są pewne zmiany. Przede wszystkim wywalono, skrócono, czy też połączono kilka historii w jedną. Tylko nie bije od tego nic nowego, świeżego, a bardziej sprawia to wrażenie ukrócenia serialu, żeby się budżet spinał. Doszedł wątek Azuli w pierwszym sezonie, pewnie po to, by ta postać miała co robić przed swoim faktycznym debiutem w drugim. Szczerze? No to jest to prawdopodobnie najbardziej nudna część historii, gdzie dziewczyna żyje w sobie w zamku i przekształca swój płomień w błyskawicę i tyle. Zresztą trzeba docenić stronę castingową, bo aktorzy się tutaj wpisują. Szczególnie, że jednak głównie serial opiera i opierać się będzie o młodocianych artystów, a ci są dość sympatyczni w swoich rolach i ani trochę nie irytują brakiem naturalności w sposobie mówienia czy odgrywania emocji. Ale wracając do adaptowania materiału, to też odniosłem wrażenie, że twórcy nie wiedzą, co chcą, a raczej co powinni przenieść. Na przykład dość głośną sprawą było usunięcie seksistowskiego wątku Soki, gdzie lekceważył on wojowniczki Kiyoshi, bo były kobietami. I no dobra, spoko, ale przecież to był ważny motyw dla tej postaci, gdzie zreflektował się i zaczął bardziej szanować kobiety jako wojowniczki. Nawet jeśli to było dość proste, to działało. W serialu aktorskim wygląda to z kolei tak, że Soka ma jakiś problem do Kiyoshi, ale nie wiadomo za bardzo jaki. Tak samo animacja miała humor oparty o sam fakt bycia animowaną. Jak postać rozpędzi się i walnie w mur, to potem się tylko po głowie podrapie, bo jest jednak bardziej plastyczna, kiedy w aktorskiej wersji wyglądałoby to słabo. I świetnym przykładem jest Aang, który bawi się mocą powietrza, tworzy pod sobą kulę, na której się rozpędza i wali w twardy, kamienny słup. Jednocześnie dla wersji live action ten pęd jest dziwnie zwolniony, przez co w ogóle taki moment pod kątem humoru nie działa. Dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że pozwolono sobie na większą brutalność. Nie przesadną, flaków tutaj nie zobaczycie, ale na przykład w jednej sytuacji doszło do spopielenia kogoś za pomocą ognistych mocy. Tak samo w Bitwie Narodu Ognia z północnym plemieniem wody jest pokazanych dużo więcej trupów. Nie sprawia to może, że serial staje się od razu oryginalny, ale jednak jest świadomym tego, że jest aktorski i może sobie pozwolić na trochę więcej. Na pewno w Ba Sing Se można pod tym kątem bardziej poszaleć i liczę na to, że w kolejnym sezonie tak będzie. Dialogi też są w porządku, ale powiem szczerze, że momentami było w nich aż zanadto ekspozycji, opowiadania i tłumaczenia nam różnych rzeczy. Aż tak dobrze nie pamiętam oryginału, ale nie kojarzę, by on tak to rozwiązywał. Ewentualnie twórcy lepiej to maskowali dzięki większej liczbie odcinków. Efekty specjalne są dobre, ale niedopieszczone. Na pewno animowanie żywiołów wygląda bardzo naturalnie i nie czuć, że są wklejone na siłę. Jednocześnie twórcy maskują efekty scenami w ciemności, czasami wręcz przesadnie ciemnymi, choć nie jest znowu tego aż tyle, by przeszkadzało, poza ostatnim odcinkiem. Tak samo choreografia wypada nie najgorzej. Szczególnie, że tutaj już twórcy nie mogli zżynać z oryginału i bardziej dopasować te sceny w oparciu o żywych aktorów, kaskaderów i ewentualnie nieprzesadne CGI. Animowany Awatar, jak wspominałem na początku, był swego rodzaju rewolucją, z dużym pomysłem na siebie i inspirując się przy tym naprawdę wieloma rzeczami. Problem aktorskiej wersji leży w tym, że ona inspiruje się jednym dziełem, oryginałem. I to nie jest tak, że ten serial jest sam w sobie zły. Ja po prostu uważam, że ludzie przy adaptacji zasługują na coś świeższego, szczególnie ci, którzy animację już oglądali. Z całą pewnością wystawiam mu ocenę pozytywną, ale no ona wynika trochę z innych rzeczy, za które tę notę powinno się wystawiać. Jednocześnie rozumiem postawę na przykład Krzysztofa M. Maja, dla którego to, co ja mówię, sprawia, że jestem malkontentem, ale on nie zna animacji, a ja uważam, że można to było zrobić lepiej. To wszystko. Mimo mojego marudzenia, mam nadzieję, że recenzja się wam jako taką podobała i czekajcie na więcej, w tym na Gotika. Kiedyś. Trzymajcie się, na razie. Cześć.